Oto widok Rozwadowa sprzed kilku lat. Z prawej strony stoi budynek historycznego Sokoła, będącego jednym z wyznaczników tożsamości dawnego miasta, dziś dzielnicy Stalowej Woli. Obiekt przez lata stał pusty, marniał, niszczał, groziła mu katastrofa budowlana. Jednakże mieszkańcy nigdy o Sokole nie zapominali. Wciąż przywoływali czasy jego świetności i domagali się od lokalnych władz wyremontowania obiektu. Dobitnie i zdecydowanie brzmiał głos regionalistki i dokumentalistki dziejów Rozwadowa Marii Rechorowskiej, która z wielką determinacją walczyła o Sokoła i przechowywała w swym domu sokolego orła. Z najnowszymi dziejami ponad stuletniego budynku, wzniesionego siłami społeczeństwa, wiąże się przejęcie go przez Skarb Państwa i użytkowanie przez sąd. Później stał pusty, a miasto Stalowa Wola nie miało chęci, by go odzyskać. A gdy to nastąpiło, dopiero po latach zapadła decyzja o remoncie i modernizacji. Odnowionego Sokoła otwarto uroczyście 12 czerwca 2021 roku. Jego powrót do życia cieszy Rozwadowian i całą Stalową Wolę. Powracają także wspomnienia. Osobiście nie byłem nigdy związany z rozwadowskim Sokołem, ale placówka ta stała się mi bardzo bliska dzięki wspomnieniom mojego taty, Kazimierza Jackowskiego, który już jako kilkulatek bywał w Sokole, i to jeszcze przed wojną. W czasie wojny z okien tego budynku obserwował tragiczne wydarzenia. Widział straszliwą niemiecką zbrodnię, rozstrzeliwanie kilkudziesięciu zakładników. Natomiast po wojnie mój tato Kazimierz Jackowski był harcerzem i poprzez harcerstwo był bardzo mocno związany z Sokołem. Chlubne karty w dziejach tej placówki zapisał także mój stryj, Roman Jackowski. On udzielał się tutaj w działalności artystycznej, zwłaszcza teatralnej. Kiedy latem 2006 roku powstał magazyn nadsański Nasz Czas, zacząłem na łamach pisma przybliżać tematykę Sokolą. A było o czym pisać, ponieważ był to szczególny okres. Mieszkańcy Rozwadowa pamiętali bowiem o stuleciu powstania Sokoła. Właśnie temu tematowi poświęciła bardzo ciekawy artykuł Maria Rechorowska. Zamieściłem go na łamach naszego czasu, a było to w lutym 2007 roku. Autorka rozpoczyna swój tekst tymi słowy. Rok 2006 upłynął Rozwadowianom pod jubileuszowym znakiem stuletniej rocznicy powstania w ich niegdyś galicyjskim miasteczku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W święto niepodległości budynek tutejszego Sokoła po 21-letniej przynależności do Skarbu Państwa i takim samym okresie walki mieszkańców o ten tak dobrze zapamiętany obiekt wreszcie stał się własnością potomnych jego założycieli. Powracają wspomnienia dotyczące tego byłego centrum kultury, oświaty, sportu i towarzyskości. Pada także podstawowe pytanie: co dalej? Posłuchajmy zatem kilku fragmentów tego niezwykle ciekawego artykułu zatytułowanego W stulecie Sokoła. W 1906 roku, wspominał Hieronim Pietruszyński, wzniesiono budynek Sokoła, który stał się domem kultury dla Rozwadowa, Charzewic i Puława. Powstały przy nim Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i Ochotnicza Straż Pożarna. Obie organizacje skupiały mieszkańców miasteczka, a szczególnie młodzież. Przy Sokole założono również dywizję strzelecką jako zbrojne ramię Związku Strzeleckiego.
Inny ciekawy przekaz pozostawili Sokół i Sokolica Józef i Helena Ciołkoszowie. Z wielkim rozrzewnieniem wspominali zloty sokołów. Parodniowe zgrupowania odbywały się we Lwowie, w Katowicach, Przeworsku, Jarosławiu. Tam spotykali się z rówieśnikami, biorąc udział w pokazach gimnastycznych, paradach przez miasta, zabawach sprawnościowych i grach terenowych. Józef Ciołkosz wyżywał się w sekcji mandolinistów prowadzonej przez kolejowego urzędnika Niezgodę. Helena Bednarska-Ciołkosz jako młoda panna uczęszczała do Sokoła uprawiać gimnastykę w sali na parterze. Obydwoje wspominali jeszcze inne sekcje – kolarską, piłki nożnej oraz teatralną, wystawiającą m.in. Grube Ryby i Złotego Cielca. Według sokołów i ich dzieci w budynku działało kasyno mieszczańskie, istniały wypożyczalnia książek i czytelnia gazet. Tutaj grało się w szachy, warcaby, odbywały się wysoce patriotyczne akademie rocznicowe, chodzono do kina. Od zabawy sylwestrowej w Sokole rozpoczynał się karnawał w Rozwadowie. W Sokolim Stowarzyszeniu dominowały dwie grupy – inteligencka i mieszczańska. Wybierały spośród siebie prezesa i naczelnika, którzy piastowali swoje funkcje społecznie. Jak zauważyła Zuzanna Ciołkosz-Karlik, w skład organizacyjnego stroju sokołów wchodziła czapka rogatywka koloru khaki. Przyozdabiano ją paskiem z gwiazdkami oraz misternym kotylionikiem z ptasim sokolim piórkiem z lewej strony. Noszono też bordową koszulę ze stójką spinaną broszką jako oznaką organizacyjną. Broszka była wypukła z delikatnym ornamentem i prawdziwym koralem. Kolejne elementy ubioru to krótka zielona bluza zawieszona na lewym ramieniu, przytrzymywana ozdobnym sznurem, wysokie buty, spodnie, rajtki obcisłe w łydkach, poszerzane u góry. Natomiast sokolice nosiły popielaty kapelusik ozdobiony biało-czerwonym kotylionikiem, białą bluzeczkę z rękawem, aksamitną krajkę, ciemną spódniczkę za kolana. O powstaniu i pierwszych dziesięcioleciach działalności rozwadowskiego Sokoła mówi Aneta Garanty, historyk z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Tak naprawdę nawet nie wiemy, kiedy dokładnie powstał ten budynek, ponieważ są tak sprzeczne informacje, przede wszystkim w prasie, bo głównie z tego korzystałam, opracowując historię Sokoła. Raz to jest 1906, 10, 11. Bardzo trudno to ostatecznie zweryfikować. Kto zaprojektował ten budynek? Kiedy książę przekazał parcelę miastu, aby ten obiekt mógł powstać? Bo najprawdopodobniej to właśnie książęta lubomirscy byli donatorami tej działki pod Sokoła, bo cała ta ulica, która kiedyś nazywała się Pańska, praktycznie wszystkie te parcele należały do rodziny książęcej. Także im bardziej zaczęłam się tym zajmować, tym więcej pojawiało się pytań i wątpliwości. Tak czy inaczej, przed I wojną światową powstał ten obiekt. Jest on o tyle ciekawy, że właśnie w narożniku mamy tutaj figurę Matki Boskiej. Nie analizowałam tego, ale być może jesteśmy jedyną Sokolnią, gdzie taka figura się znajduje, bo nie przypominam sobie, żeby taka była w Nisku, w Tarnobrzegu czy w Jarosławie. Także jesteśmy tutaj pod tym kątem jakoś zupełnie wyjątkowi. I na samym początku, jak Państwo wiecie i zauważyliście na archiwalnych fotografiach, ta była bardzo skromna, obiekt był pozbawiony tynków, była to po prostu żywa cegła i w narożniku mieliśmy tą figurę Matki Boskiej. Dopiero kiedy nastąpiło w zasadzie chyba dwudziestolecie, jubileusz Sokoła w 1936 roku, on zyskał nową estetykę, czyli tynki nowe i to zwieńczenie, które do dzisiaj możemy
podziwiać w postaci Sokoła i tych symbolicznych dat 1906-36. Cały ten czas, okres międzywojenny, Sokół działał bardzo prężnie. Mieliśmy tutaj sekcję bokserską, piłkarską, kolarską, gimnastyczną, w zasadzie wszystkie przedstawienia w Rozpadowie, chóry. Wszystko skupiało się właśnie w Sokole. Oczywiście, że tak. Różne zespoły muzyczne. A warto też wspomnieć o tym, to są takie dosyć nowe, świeże wspomnienia pewnego adwokata Rozwadowskiego, który spędził tutaj okres I wojny światowej. Właśnie wspominał, że te pierwsze spotkania w 1918 roku, kiedy już Austriacy powoli wycofywali się z Rozwadowa, te pierwsze spotkania na temat kształtu przyszłej ojczyzny, organizacji jak gdyby na nowo w ogóle miasta Rozwadowa, właśnie tutaj w Sokole spotykali się ludzie, mimo tych zniszczeń wojennych, bo musimy pamiętać o tym, że funkcjonowały tu... Tak, już wtedy miały miejsce spotkania rozwadowian i te dyskusje takie żywne na temat przyszłości Polski. Mamy ten okres międzywojenny, są to też sukcesy sportowe poszczególnych członków Sokoła. Swoje pierwsze zetknięcie z Sokołem przed II wojną światową wspomina Kazimierz Jackowski, wielki miłośnik historii, świadek dziejów Rozwadowa. Moje pierwsze wspomnienie z czasów dzieciństwa o rozwadowskim Sokole to pamiętam. W Sokole było towarzystwo takie teatralne i w pewnym okresie grali sztukę pod tytułem Męka Pańska i ja biletu nie miałem i tylko stałem przy drzwiach wejściowych na salę teatralną i od czasu do czasu ktoś wchodził albo wychodził i ja przez te uchylone drzwi widziałem. Widziałem postać na scenie, postać Pana Jezusa, pod czym idącego i uchylającego się pod ciężarem dźwigającego krzyża. I przychodzi II wojna światowa. Po raz kolejny wyposażenie Sokoła, sprzęty gimnastyczne. Wszystko zostaje niestety zniszczone. Tutaj funkcjonuje szpital dla żołnierzy niemieckich, potem zdaje się radzieckich. Gdy wojska rosyjskie zajęły Rozwadów i w Sokole urządzili tak zwany artel, czyli taki zakład naprawy podartych mundurów wojskowych. I te mundury rozwadowskie kobiety były tam zatrudnione do naprawy tych mundurów i trzeba było tą po prostu ten zakład wyposażyć w maszyny do szycia i Sowieci postanowili wszystkim krawcom w Rozwadowie pozabierać maszyny krawieckie. Jeżeli ktoś miał w domu dwie lub trzy czy więcej maszyn, to pół biedy, ale gorzej było z tymi ludźmi, którzy mieli jedną maszynę. I do tych ludzi należał mój ojciec. Miał jedną maszynę
do szycia. I pamiętam, jak przyszło 3 soldatów z gwintołkami i mówią, że będą zabierać do artelu maszynę do szycia. A ojciec mówi, że to jest po prostu narzędzie, którym zarabia na chleb dla siebie i rodziny. I ojciec się przeciwstawił temu. A Sowiet, wtedy ten komandir, mówi: ale my was oswobodzili. I mówi do tych 2 pozostałych soldatów: bierz. I wzięli, wywlekli maszynę i zawieźli do Sokoła. Ale tatuś się bał, żeby tą maszynę tam nie rozgruchotali, prawda, jak ktoś obcy będzie szył na tej maszynie. I jeszcze nie dość, że zabrali maszynę, to jeszcze ojciec postanowił, żeby siostra Ela codziennie tam chodziła i szyła na tej maszynie. Bo siostra umiała się z tą maszyną posługiwać tak, żeby po prostu nie zrujnować tej maszyny. 19 października 1943 roku Niemcy dopuścili się w Rozwadowie straszliwej zbrodni rozstrzelania kilkudziesięciu zakładników. Świadkiem tego morderstwa był mój tato, Kazimierz Jackowski. A jak ładowano więźniów, jak ich przewożono, obserwował właśnie z budynku z Sokoła. Wbiegł i z okna nad wejściem do klatki schodowej wszystko widział i opisał w magazynie nacańskim Nasz Czas w listopadzie 2011 roku. Oto fragment jego wspomnień. Wbiegłem do wnętrza Sokoła. Sokoł wtedy był zamieszkały przez 2 rodziny, a ja stanąłem w klatce schodowej i przez to okno klatki schodowej obserwowałem, co się dzieje i co widziałem. Więc w uliczce między szkołą a sądem stała drużyna, ekipa samochodów ciężarowych, a na nich siedzieli w pełnym uzbrojeniu żołnierze niemieccy. I w pewnym momencie zauważyłem, że jeden z tych samochodów podjechał pod wejściowe drzwi do sądu i z sądu wyprowadzają mężczyzn, którzy byli rozebrani do bosa, bez bluzek, marynarek, tylko bez koszul, tylko w spodniach. I takich załadunków, które ładowali Niemcy na ten ciężarowy samochód, ładowali po 8 osób. Ja
dobrze liczyłem, po 8 ich było. I po załadowaniu, jeszcze trzeba nadmienić, że ci więźniowie, które załadowywali na wóz, mieli ręce wykręcone do tyłu i powiązane szpagatem, ponieważ burta była wysoko, więc Niemcy po prostu pomagali tym więźniom wskakiwać na samochód. I takich załadunków widziałem kilka. I przychodzi ten okres powojenny, rok 1947. Dawni członkowie Sokoła, ale też i nowi obywatele Rozwadowa, próbowali w tym czasie zreaktywować Sokoła. No oczywiście, że mieli go w pamięci, jego działalność. Były pierwsze zjazdy, zloty, spotkania, ale odgórnie w 1947 roku Związek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół został ustawą zdelegalizowany i takiej możliwości jego reaktywacji już po prostu nie było. Wiele informacji o tym, co działo się w Sokole po wojnie, zebrał animator działań kulturalnych Janusz Paluch, obdarzony zaszczytnym tytułem ambasadora Stalowej Woli. Choć od wielu lat związany jest z Krakowem, to jednak lata spędzone w rodzinnym Rozwadowie są mu bardzo bliskie. Także rozwadowski Sokół. Drodzy Państwo, moje zetknięcie się z Sokołem nastąpiło w okolicach szkoły podstawowej, pierwszej, drugiej klasy. Tu wtedy w Rolnicie działała modelarnia samolotów, takich powiedzmy sobie modeli samolotowych, prowadził ją pan Waldemar Lepicki. Do dziś pamiętam ten zapach sklejki, zapach kleju, zapach paliwa nitro do tych modeli. Każdy z nas marzył o tym, żeby po prostu na tym sznurku latać tymi modelami samolotowymi. Tu oczywiście gdzieś na łąkach za kamienicą, tak zwaną generalską, ale ja niestety nie dostąpiłem tego zaszczytu. Nie wykazałem na tyle cierpliwości, co pani Maria w przypadku Sokoła. W tym czasie, kiedy właśnie poszedłem do szkoły, Sokół prawdopodobnie administrowany był przez Związek Harcerstwa Polskiego, dlatego że, jak następny slajd pan pokaże, dlatego że na jednym z tych tutaj slajdów zauważymy, że pisze na budynku dom harcerza. Stąd wnoszę, że pewnie chłopiec ZHP administrował tym budynkiem. Sokół po wojnie przeżywał różne okresy. Przechodził z rąk do rąk. Między innymi był taki okres, że Sokołem gospodarzył Związek Harcerstwa Polskiego, a było harcerstwo w Rozwadowie bardzo liczne. Szkoła podstawowa, dwie drużyny, żeńska i męska oraz grupa Zuchu. W gimnazjum kupieckim dwie drużyny, żeńska i męska, i w ogólniaku tak samo. Bardzo liczne drużyny harcerska, znaczy męska i damska. Pamiętam, że od czasu do czasu odbywały się zbiórki harcerskie całego chłopca na placu za budynkiem generała Wieczorkiewicza. I stamtąd maszerowaliśmy
ze śpiewem. Harcerskie piosenki śpiewaliśmy i był jeden z harcerzy, nazywał się Kochan, pięknie na tropce grał i takie swoje tam hejnały wygrywał na takie marszowe w czasie marszu, kiedy przechodziliśmy przez Rozwadów. Ale jednocześnie i maszerowaliśmy, żeby gdzieś urządzić sobie ognisko harcerskie. I na tym ognisku harcerskim wykonywaliśmy różne śpiewy, skecze harcerskie, takie na wesoło. I jak żeśmy maszerowali na to spotkanie, na to ognisko, to idąc, maszerując, krzyczeliśmy: prosimy na ognisko. I tak co kawałek żeśmy tak skandowali i zaraz za ostatnimi szeregami już ludność chętna rozwadowska szła za nami i dołączali do naszego marszu i przystępowali do ogniska. I te ogniska urządzaliśmy na piaskach, na Młodyniu, nad Sanem, w lesie. Na szczególne podkreślenie zasługuje prężna działalność teatralna w Sokole. Mój tato Kazimierz Jackowski wspomina, jak wybrał się kiedyś na sztukę Tajemnica Spowiedzi. Udał się do Sokoła wraz ze swoim tatą, a moim dziadkiem Franciszkiem Jackowskim, który był krawcem. I właśnie jako krawcowi nie spodobało mu się ukazanie w sztuce postaci krawca. Dlaczego? Tak jak przed wojną, tak i po wojnie różne grupy działały przy Rozwadowskim Sokole. Między innymi była bardzo prężna grupa teatralna i od czasu do czasu wystawiali jakieś piękne przedstawienia. I razu pewnego grali taką sztukę pod tytułem Tajemnica Spowiedzi. I na tą sztukę ja z tatusiem wybraliśmy się oglądnąć to przedstawienie. I między innymi pamiętam taki fragment tego przedstawienia, że odbywała się jakaś rozprawa sądowa i na tej rozprawie zeznawali świadkowie. Jeden ze świadków był krawcem, a tą sztukę grał mój starszy brat Roman. I ubrany był taki, tak po chłopsku,
buty z cholewami, taki starodawny kapelusz na głowie. No i podczas tej rozprawy, podczas tego procesu miał ten krawiec złożyć podpis z tego, co zeznał. A wyglądało to tak, że ten krawiec dostał do ręki gęsie pióro, tym gęsim piórem pociągnął dwa razy przez język i wtedy dwa krzyżyki na tym dokumencie podpisał, złożył takie dwa jako podpisujący się, dwa krzyżyki postawił. Mój ojciec, jak to zobaczył, to się tak zdenerwował i mówił w domu tak: kudłaństwo biedrońskie, hołota Brandeckiego, jak można było w takim świetle przedstawić krawca? Przecież krawiec musi się znać na rysunku technicznym. Musi umieć wziąć miarę, narysować formy. Później na podstawie tych form ciąć materiał. A tu w takim świetle pokazano tego krawca. Z powojenną historią rozwadowskiego Sokoła łączy się działalność słynnego, niezapomnianego klubu Ronita. Co na ten temat ma do powiedzenia Janusz Paluch? Genezę nazwy już chyba wszyscy znają, ale warto może przypomnieć. Ta Ronita to jest Rozwadów, to jest Nisko i to jest Tarnobrzeg. Pierwsze sylaby złożone po prostu na tą nazwę. Melchior Wańkowicz pewnie tu by medal temu, kto to wymyślił, wręczył z przyjemnością, bo sam był przecież mistrzem tego typu skrótowych różnego rodzaju nazw. Poproszę o następny slajd. Właśnie. Tu mamy pierwszą stronę kroniki Ronity i na tej stronie pisano fragment wiersza Współdzielcom autorstwa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ona dość powszechnął wojującym: cóż wam po pustym haśle, jesteście jak lampa pośród nocy, co na wieprze największym nie zgaśnie. Ten wiersz został napisany w 1946 roku i został opublikowany na łamach Głosu Wielkopolskiego. Warto go przeczytać, troszkę pachnie takim jakby produkcyjniakiem, ale momentami jest on bardzo, bardzo wzruszający i interesujący. Odwracamy stronę tytułową kroniki, jeżeli możemy prosić, i znajdujemy wpis z datą 26 listopada 1964 roku. Trudno powiedzieć, spod czyjej ręki wyszły te literki, których tu nie bardzo widać, równiutkie, na pewno pisane na liniuszku, to starsze osoby wiedzą, co to był liniuszek, więc nie będę po prostu tego mówił. Nie wiem, czy pisał to pan Marian Krupa, który był wtedy kierownikiem klubu i tu trzeba do tej listy napisać osób, które już odeszły, czy pani Helenka, która była wtedy jego asystentką. Warto po prostu natomiast przeczytać kilka słów z tego pierwszego wpisu. Dzieło adaptacji opuszczonego budynku Sokoła w Rozwadowie doprowadzone zostało do zwycięskiego końca przez spółdzielnię Rozbudowa i Zryw.
Budynek przystosowano do wymogów klubu. Koszty adaptacji pokryte zostały z funduszu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy, Spółdzielczości Inwalidzkiej oraz dotacji Spółdzielni Rozbudowy i Wzrywu. Koszty zostały pomniejszone dzięki wdrożonej pracy załóg tych spółdzielni, które przepracowały tu społecznie wiele godzin. Klub został wyposażony w niezbędne urządzenia i gustownie urządzony. Romita oprócz działalności artystyczno-rozrywkowej zamierza organizować na szeroką skalę życie kulturalno-oświatowe, m.in. kółka zainteresowań, odczyty, spotkania autorskie i inne. Kierownictwo klubu spoczywa w rękach aktywnego działacza kultury, obywatela Mariana Kruby. Dziś, 26 listopada 1964 roku, Romita otwarła szeroko podwoje nie tylko dla spółdzielców, ale dla wszystkich mieszkańców miasta Rozwadowa. Spodziewać się należy, że Romita stanie się klubem z prawdziwego zdarzenia. I to na przestrzeni lat późniejszej działalności się zrealizowało. Niestety, czasy bogatej działalności Sokoła i Romity miały swój kres. Nastąpił on już po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli, co miało miejsce w 1973 roku. Z czasem Sokół zmienił właściciela, którym stał się Skarb Państwa, a do jego pomieszczeń wprowadził się sąd. Stosowne decyzje podjął włodarz Stalowej Woli Edward Stędziuch, który od roku 1982 był wiceprezydentem miasta, a w latach 1986-1990 prezydentem. Po opuszczeniu budynku przez sąd niszczejący Sokół stał pusty, a mieszkańcy Rozwadowa z Marią Rechorowską na czele zaczęli czynić starania o jego odzyskanie przez miasto. To była długa i wyboista droga, nacechowana niechęcią lokalnych władz. W końcu jesienią 2006 roku Sokół powrócił do miasta. Na początku lutego 2007 roku Maria Rechorowska otrzymała klucze do Sokoła, dzięki czemu mieszkańcy mogli tam wejść i zobaczyć stan, w jakim znajduje się obiekt. Owa chwila nastąpiła 10 lutego 2007 roku. Wszystkim towarzyszyła radość, a w sercach tliła się iskierka nadziei związanej z przyszłością. Zobaczmy pamiątkowe zdjęcia z wejścia do Sokoła. Wspominając przeszłość, należy myśleć o przyszłości. Pomysły potrzebne są zwłaszcza teraz, gdy Sokół jest już własnością miasta. Ten obiekt może być chlubą całej Stalowej Woli i służyć znowu swym pierwotnym celom. Kiedy tak się stanie? Na to pytanie powinni jak najszybciej odpowiedzieć nasi samorządowcy, podejmując stosowne kroki. Pisała na łamach naszego czasu Maria Rechorowska w lutym 2007 roku. Musiała jednak minąć jeszcze dekada, by działania w kierunku remontu Sokoła zaczęły się konkretyzować. W tym kontekście warto wspomnieć o społecznej dyskusji, do której doszło 4 lipca 2019 roku. Mieszkańcy Rozwadowa zapoznali się wówczas z podjętymi pracami projektowymi i remontowymi. Mogli również zgłaszać swoje pomysły i postulaty.
To właśnie wtedy dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli Marek Gruchota poinformował, iż remontowana placówka stanie się Rozwadowskim Domem Kultury Soku. Zobaczmy zdjęcia z tamtych pamiętnych chwil. I nastał 12 czerwca 2021 roku. W tym dniu uroczyście otwarto Rozwadowski Dom Kultury Sokół, a poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Jan Folcik. Gości i mieszkańców witał dyrektor stalowo-wolskiego MDK-u Marek Gruchota. Głos zabrali prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus. Nie zabrakło także wystąpienia walczącej wiele lat o Sokoła Marii Rechorowskiej. Po tej części uroczystości przemaszerowano do Rozwadowskiej Fary na mszę świętą w intencji środowiska sokolego. Po Eucharystii odbył się plenerowy występ zespołów artystycznych Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Można było także obejrzeć przedstawienie muzyczne Rozwadowski Kram z piosenkami w wykonaniu chóru kameralnego Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli oraz Małgorzaty Rzepieli, Agnieszki Tomaszek, Pawła Bazana, Marka Piędzio i Stanisława Tuni. Reżyseria była dziełem Sylwii Świątek, a kierownictwa muzycznego podjął się Bartosz Kanach. Odnowione wnętrza Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół wywierają wielkie wrażenie na tych, którzy oglądają je po raz pierwszy po przeprowadzeniu prac remontowych. Okazją ku temu stało się spotkanie wspomnieniowe z udziałem sokolich rodzin, które odbyło się 13 czerwca 2021 roku. Zabrawszy wówczas głos, Maria Rechorowska nie kryła wzruszenia. Wspominała osoby związane z początkami działalności Sokoła, dziękowała również władzom Stalowej Woli z prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym na czele za podjęcie dzieła remontu obiektu. Pierwsi założyciele są nieznani,
bo pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, tutaj szpitale zniszczyły wszystkie po prostu dokumenty. I bo nie ma o wszystkich wiadomości, ale tak przemyślałam, że pierwsza wojna światowa trwała 4 lata, więc ci, którzy później stworzyli zarząd, to mogli być po prostu, to mogli być synowie i córki tych pierwszych, a ci są już po prostu znani. 13 czerwca 2021 roku to data przekazania Sokolego Orła przez Marię Rechorowską Rozwadowskiemu Domowi Kultury Sokół. Ów skarb, przechowywany przez nią przez lata w swoim domu, przejął symbolicznie prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Dla ojczyzny oddajemy, ja oddaję ten skarb, historię, tradycję, a pan przejmuje. Pan i pana szanowni pracownicy, przejmujecie i prowadzicie pracę w ten sposób, żeby była uradowana Matka Najświętsza, która tam w narożniku jest przez sokołów umieszczona. Pani Magdo, bardzo serdecznie dziękuję. Z wielkim wzruszeniem w imieniu samorządu, mieszkańców Stalowej Woli Rozwadowa od nowa w to miejsce przyjmujemy ten piękny symbol wielkiej wiary, pracy dla Polski sokołów, którzy tworzyli to miejsce, którzy w tej idei wznosili ten budynek, ale również na mocnym fundamencie wierzy, wiary i miłości do ojczyzny. I dziękując za tą wieloletnią opiekę nad tym skarbem, przekazujemy go tutaj dla tego budynku. Ja poproszę, jeżeli mogę poprosić, aby pani kierownik też podeszła do nas, bo chciałbym też symbolicznie przekazać, aby właśnie te idee, te wartości, które są związane z tym skarbem, aby one towarzyszyły waszej pracy i inspirowały do tego, aby to miejsce dalej zachwycało, dalej pobudzało do piękna. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Markowi Gruchocie, całemu zespołowi, pani kierownik, wszystkim tym, którzy z takim sercem, z takim zaangażowaniem pracują, aby tą historię na nowo wskrzesić, aby jej nadać również to nowe życie. Rozwadowski Sokół zyskał już i wciąż zyskuje nowe życie. W jego murach znów gromadzą się ludzie, rozwijana jest działalność zespołów artystycznych, planowane są wystawy dotyczące sokolich dziejów. Mieszkańcy Rozwadowa długo marzyli o tym, aby móc znowu spotykać się w Sokole, bowiem to właśnie spotkania i dyskusje integrują ludzi, którzy poprzez wzajemny kontakt ubogacają się. Teraz pojawia się szansa, że Sokole pomieszczenia służyć będą takim spotkaniom. Sokoli. To jest serce sokołów.